Hej, witajcie z tej strony Durward. Witam Was w kolejnym epizodzie z gry The Long Dark. Po raz kolejny śledzić możemy przygody Janusza Elektryka, który opuszcza wyspy na Wielkim Jeziorze. Jesteśmy nieco przeładowani. Ilość znalezionych ubrań oraz jedzenia zaskoczyła nawet mnie. Nie byłem aż na taką ilość przygotowany. Dlatego powoli wracamy w stronę naszej bazy. Odwiedzę jeszcze tylko tą budkę rybacką. A tu kolejne kilogramy ekwipunku. Nie wiem, czy wszystko uda nam się ze sobą zabrać. Słuchajcie, jest coś, na co od dawna czekałem. What have we here? Wy już wiecie. Przybory do szycia. Pora zatem wracać i naprawić nasze najlepsze ciuszki. Czy ja dobrze słyszę? Chyba nam się zerwał wiatr. Na szczęście nie. A już się bałem. Jesteśmy w nowym miejscu, które warto byłoby zbadać. A przynajmniej przeczekać nadchodzącą śnieżycę. Wędrówka z takim nadbagażem chyba nie jest dobrym pomysłem. Tu mamy chyba jeszcze jakiegoś zagryzionego jelenia. Zmęczenie powoli zaczyna nam doskwierać, przez co i udźwig Janusza maleje. I chyba wiem, gdzie dotarliśmy. Tu spodziewać się możemy niestety sporej ilości wilków. Czy warto się zainteresować tym jeleniem? 1,5 kilo mięsa. Chyba zacznę ponownie zbierać skóry. Ale to może w momencie, kiedy nieco nasz bohater się odciąży z nadbagażu. Jest wilk. Szybko udało mi się go spostrzec. Jak pamiętacie, mamy całkiem spory zapas amunicji w naszej broni. Jest jeszcze jeden. Będzie trudno. Niestety zmarnowałem pocisk. Bardzo kiepsko na tym wyszliśmy. Mamy zwichnięty nadgarstek. Trzeba sobie szybko poradzić. Przypominam, że tu gdzieś jeszcze krąży drugi wilk. Jest też jeleń. Odnajdujemy przybrzeżną wioskę. Mówiąc szczerze, to jest miejsce docelowe mojej wędrówki na tej mapie. Zatrzymajmy się jednak w tym domku. Odłożę tu sobie do lodówki zapas naszego jedzenia. Przynajmniej tego w najlepszym stanie.
resztę będziemy nosić ze sobą. Zobaczcie, i tak 3 kg udało się odłożyć. Ponieważ w tym domku również jest dość ciemno, zapalimy lampę. O, jak pięknie! Ponad 2-kilogramowa, przepraszam was, rybka. Oby tylko był piecyk. O, a tutaj mamy upieczoną rybkę. Żyć nie umierać. Szkoda tylko, że tyle wilków tu krąży. Kuchence mi tu chorobę. Herbata ziołowa. Też cenne znalezisko. Szkoda, że tutaj nie ma prądu, bo w mikrofalówce można byłoby sobie podgrzać jedzenie. Całkiem sympatyczny domek. Jest kominek, słuchajcie, świetnie. To chyba będzie nasza nowa baza. Warto by było zatem przenieść zgromadzony wcześniej ekwipunek. Kolejne przybory do szycia, super. Jeszcze tylko, jeszcze jedne przybory. Brakuje nam jeszcze tylko do pełni szczęścia stołu do craftingu. Wodę zbierzemy. W zasadzie powinienem powiedzieć, zlejemy. I chyba nieuchronnie zbliża się czas, w którym Janusz będzie musiał się zdrzemnąć. Bo jak pewnie możecie tego doświadczyć, tempo poruszania się naszego bohatera drastycznie spadło. Zostawmy jeszcze 2 litry wody. Tego nieupieczonego basa schowajmy tutaj. A resztę znalezionego jedzenia, tego w lepszym stanie, schowamy do lodówki. To poniżej 70% nosił będę ze sobą. Znajdźmy jeszcze jakąś szafę, w której schowamy ubrania. O, niech będzie brany. A tych też, jak widzicie, mamy spory zapas. Po ataku wilka pewnie część naszego stroju ucierpiała. O, rękawiczek to mamy chyba do końca rozgrywki. Choć mam nadzieję, że ta będzie trwała jak najdłużej. Już tak śledząc stan naszych ubrań, to chyba wilk nie wyrządził im większej krzywdy. Jeszcze jedna bluza. Hyc do szafy. Domek chyba mamy całości zbadany. No, jak zwykle zapomniałem o górnych szafkach.
Jeszcze jedna zupa. O, ta w gorszym stanie, więc może weźmy ją ze sobą. Mamy jeszcze 6 godzin dnia. Mam zatem pomysł. Przez godzinę się prześpimy. Odzyskamy nieco energii. I jeszcze w tym epizodzie pozwiedzamy sobie okolice. Zbadamy domki. Głód zaspokojony w pełni. Pragnienie również. Nawet z dostępem do światła ten domek nie ma kłopotów, co oznaczać może dobrą pogodę. Tu w pobliżu na pewno jest gdzieś wilk. Zdecydowałem się tak szybko odejść. Jest niedźwiedź! Słuchajcie, to nie jest nic dobrego. Już wiemy, co tak zezłościło wilka. Wilk decyduje się ruszyć w naszym kierunku. Wiem, że to może nieodpowiedni moment, ale switwocia być musi. Dobry strzał. To niestety zwróciło uwagę Miśka. Może to będzie lepszy kadr do switwoci. Dość nieszczęśliwie wybraliśmy sobie miejsce na naszą bazę. Spróbuję okrążyć tą górkę, mając cały czas na uwadze kierunek wędrówki Miśka. Niestety nie da podejść, jest zbyt stromo. Mamy za to kolejny ciekawie prezentujący się domek przed nami. Mówiąc szczerze, dużo szczęścia mieliśmy w momencie, kiedy Janusz odnalazł zapas amunicji do karabinu. No i chyba nieuchronnie czeka nas starcie z Miśkiem. Wątpię, aby ten opuścił te rejony. Wędruje sobie po skutym lodem jeziorze, a my zbadajmy, co czeka na nas w kolejnym domku. Może najpierw uzupełnimy zapas paliwa w lampie. To jest akurat ta lampa, której miałem się pozbyć.
bo jest ona w najgorszym stanie. Ale skoro mamy ją przy sobie, to dlaczego mielibyśmy z niej nie skorzystać? Kolejne przybory do szycia. No, Janusz chyba zostanie krawcem. Już jeden z poprzednich epizodów mówił o takich zapędach naszego bohatera. Ale teraz jesteśmy tego jeszcze bliżej. Kolejna rybka. Tym razem nieco mniej dorodny okaz, ale znalezisko również cieszy. Kolejna czapka oraz para rękawic. I sprawdźmy, co kryją szafki. Kawy i ziołowej herbaty też mamy zapas na najbliższe miesiące. Trzeba będzie zatem zaparzyć tej kawy i codziennie rano zaczynać od filiżanki, tak aby nieco dłużej nasz poziom energii nie spadał. Tutaj mieliśmy nawet upieczoną dziczyznę. Więc szczerze, miałem w planie na najbliższy epizod, odcinek zapowiadany już kilkanaście tygodni temu, czyli zawody wędkarskie, ale spacerujący w okolicach misiek chyba te plany po raz kolejny odwlecze. Nie ma aż tyle ciekawych rzeczy. Choć jego położenie jest chyba najbardziej malownicze ze wszystkich. No chyba, że ktoś wolałby mieszkać na wyspie. Nobody needs this anymore. Wody mamy całkiem spory zapas. No nie no, litr to może nie jest dużo. Ale z racji na przeciążenie Janusza nie będziemy brać jej więcej. Zostały nam 3 godziny dnia. Zgaszę już lampę. Wyjdziemy na zewnątrz i zobaczmy, w którym kierunku zmierza misiek. Będzie go stąd widać. Niestety nie. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, a z drugiej niestety bardzo kiepska, bo możemy się go spodziewać absolutnie wszędzie. Warto byłoby też zająć się ustrzelonymi wilkami. Kilka kilogramów mięsa z każdego z nich z
pewnością by nam się przydało. Co jakiś czas będę się zatrzymywał i rozglądał. Wy może nie słyszycie tego aż tak dobrze, ale ja staram się zachować wyjątkową czujność, tym bardziej mając na uwadze niebezpieczeństwo w postaci miśka. Słychać jelenia. A przed nami najważniejszy budynek na tej mapie. Udało nam się dotrzeć do budynku stacji benzynowej, w którym jest coś, o czym marzyłem już od kilku odcinków. Mianowicie stół do craftingu. Zajrzyjmy. Przekonajmy się, czy twórcy gry nie wprowadzili żadnych zmian, bo ja pamiętam tą lokalizację jeszcze z czasów starszych wersji gry. Mamy beczkę, czyli jest gdzie przygotować jedzenie. Jest łóżko. I jest też wspomniany stół do craftingu. A miska jest źródłem niezdatnej wody do picia. To jest akurat nowość. Słuchajcie, to byłoby tyle w dzisiejszym epizodzie. Na dalszą część przygód Janusza Elektryka zaproszę Was do kolejnej części. A na kolejny odcinek zostawimy sobie to, co wielu z Was lubi najbardziej. Czyli poszukiwania nowych rzeczy. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.